Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Wraca temat podziału Mazowsza. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel nie wyklucza, że projekt w tej sprawie może trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada podzielenie województwa mazowieckiego na Warszawę z przyległościami oraz na resztę regionu. Ja i moi koledzy słyszeliśmy prośby mieszkańców, żeby takiego podziału dokonać, bo w tym momencie to poza wielkomiejskie Mazowsze jest traktowane w sposób pozawarszawski, w zasadzie traktowane jest w sposób bardzo niesprawiedliwy. Niewykluczone, że projekt w tej sprawie trafi niebawem do Sejmu. Chciałbym, żeby to było jeszcze w tym roku, no ale nie dam sobie jeszcze uciąć ręki, ale liczę, bo jesteśmy co do tego zdeterminowani, liczę, że będzie to jeszcze przed nowym rokiem. Za projekt odpowiada poseł PiS Marek Suski. Już niebawem wzrosną rachunki za prąd, a wszystko za sprawą nowych opłat, pisze dziennik Gazeta Prawna. Do poniedziałku sprzedawcy prądu mogą składać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski dotyczące taryf na przyszły rok dla odbiorców indywidualnych. Do tej pory zrobiła to Enea i PGE Obrót. Mogą się na to zdecydować także pozostali sprzedawcy z urzędu, Tauron i Energa. Ze źródeł w branży wynika, że zarówno największa grupa PGE, jak i pozostałe spółki chcą wyższych stawek w związku z ponoszonymi kosztami. Dlatego nawet jeżeli prezes URE nie zaakceptuje proponowanych podwyżek, to rachunki dla odbiorców końcowych najpewniej i tak wzrosną w związku z nową opłatą. Od nowego roku ma ona pokrywać koszty funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Urząd nie wyliczył jeszcze jej stawki. Szacuje się, że będzie to 45 zł za 1 MWh. Gospodarstwa domowe zużywają średnio około 2 MWh prądu rocznie. To oznacza, że koszt opłaty dla odbiorców indywidualnych może wynieść około 90 zł na rok. Skrajnie polityczne postulaty, agresja i coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców miast blokady ulic. Słabnie popularność wywołanych przez skrajną lewicę protestów, co nie oznacza, że organizatorzy tych manifestacji, czyli Strajk Kobiet, rezygnują z radykalizmu. Wtorkowe popołudnie jedna z głównych arterii stolicy, trasa Łazienkowska, grupa aktywistów skrajnej lewicy w ramach protestów przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego blokuje ruch, a to wywołuje irytację warszawiaków. Mam coś ważnego do samochodu. Ty rozumiesz? Do samochodu. Ale stary! Daj spokój, nie przejedziemy. Do podobnych scen dochodzi także w innych miejscach Warszawy, gdzie lewica blokowała ulicę. Dojechać do domu, człowieku. Idź, zablokuj sobie tam. Nie jesteście niczym lepsi od rządzących. Organizatorzy protestów, czyli m.in. Strajk Kobiet, dążą do tego, aby manifestacje nie wygasły. W wielu miejscach w Polsce inicjują różne prowokacje. W niedzielę na krzyżu na Giewoncie zamieszczono baner z piorunem, ale te wysiłki powoli tracą na popularności, co widać na ulicach. Mało nas, naprawdę mało. Więcej było w sumie policji. Widać to też w internecie. Portal Polityka w sieci poinformował, że już 6 listopada zainteresowanie strajkiem kobiet w internecie spadło do poziomu sprzed wyroku Trybunału. Skrajnie radykalne postulaty oraz groźby wobec znacznej części społeczeństwa formułowane przez lewicę zniechęciły wiele osób uczestniczących w protestach. Drodzy katolicy, na razie jest tak, że macie szansę sprzeciwić się swojemu kościołowi. Na razie jest tak, że bierzecie udział w tym, co się dzieje, bierzecie udział w tych obrzydliwościach, które Kościół wyprawia. I to jest ostatnie ostrzeżenie, bo to wy powinniście się buntować, wasze wspólnoty, wy zaangażowani w życie Kościoła. Są też polityczne żądania. Chcemy dymisji rządu. Przedstawiciele skrajnej lewicy 1 listopada postawili władzy ultimatum. W ciągu tygodnia rząd miał zwiększyć finansowanie służby zdrowia do poziomu 10%. Tydzień minął, ultimatum nie zostało spełnione, a działacze strajku kobiet na razie o tej sprawie nie wspominają. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreśla, że takie postulaty są nie tylko skrajne, ale i niepoważne. Takie bardzo radykalne, bardzo lewicowe postulaty nie mają zrozumienia w większości polskiego społeczeństwa.
Polityczne ambicje skrajnych feministek są zbyt wybujałe. To ruchy, które nie rokują, mówi politolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Tu brakuje jakiejś myśli, tu brakuje jakiegoś programu. Tu jest raczej czysta nienawiść, agresja. Jednak fala agresji na ulicach miast miała swój cel. Lewicowa opozycja po raz kolejny chciała wywołać społeczne wzburzenie, aby doprowadzić do obalenia rządu. Stąd też tak liczna obecność parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy na manifestacjach. Z córką Laurą maszerujemy, spacerujemy sobie w obronie praw kobiet. W opinii posłów opozycji to właśnie ulica i zagranica mają przywrócić ich do władzy. Takie próby podejmowano od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie przyniosło to żadnych efektów. Podobnie może być ze strajkiem kobiet, zauważa Jan Klawiter, były poseł, działacz Prawicy Rzeczypospolitej. Ich działanie, ich cele będą, ich możliwości osiągnięcia celów będą takie jak prawdopodobnie w przypadku KOD-u. Komitet Obrony Demokracji to dziś inicjatywa skompromitowana, co położyło się cieniem także na popierającej go opozycji. W szpitalach leżą ciężko chorzy pacjenci, a nie statyści, podkreśla dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński. Epidemia koronawirusa jest coraz częściej podważana. Tymczasem każdego dnia na COVID-19 umiera nawet kilkaset osób. Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie posiada obecnie 500 łóżek dla zakażonych koronawirusem. Trafiają tutaj pacjenci z całego województwa mazowieckiego. Taka instytucja jak szpital tymczasowy jest instytucją doraźną. Doraźną to znaczy ma pomagać, wspomagać, a nie zastępować szpitale standardowe. Powiedział dyrektor szpitala tymczasowego dr Artur Zaczyński. Jednocześnie odniósł się do wszelkich opinii, jakoby choroba COVID-19 była mistyfikacją. W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ulicy Wołoskiej nie leżą statyści, leżą pacjenci. I to bardzo ciężko chorzy pacjenci, nie dość. Na Stadionie Narodowym też leżą pacjenci. Ich stan też jest nie tak, jak wszyscy uważają, że są to zdrowi pacjenci. Są pacjenci, którzy wymagają tlenu, wymagają podaży leków dożylnych. W ciągu ostatniego tygodnia codziennie wykrywano ponad 20 tysięcy nowych zakażeń, a wczoraj dobowa liczba zgonów przekroczyła 400 osób. Z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń powstanie specjalne call center. Każdy, kto ma pytania związane z pandemią koronawirusa i możliwym zakażeniem, będzie mógł zadzwonić do konsultanta przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Druga fala koronawirusa to dziennie tysiące zachorowań w całej Polsce. To nie tylko problem dla służby zdrowia, ale też dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Chodzi między innymi o osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie i dzwonią na infolinię. Zadają pytania dotyczące naprawdę rzeczy banalnych, podczas gdy GIS i pracownicy GIS-u i call center GIS-u powinno się zajmować już tymi osobami, które są w poważnym stanie, które potrzebują naprawdę bardzo fachowej pomocy. Dlatego z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń powstaje specjalny call center. 18 ubezpieczycieli zdecydowało się przystąpić do wspólnej inicjatywy zainicjowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń, tak żeby sfinansować, żeby pomóc GIS-owi i sfinansować call center. Linia będzie dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ubezpieczyciele sfinansują pracę 100 dodatkowych konsultantów przez najbliższe pół roku. Każdy będzie mógł zadzwonić i zapytać o podstawowe kwestie związane z COVID-19. Powstanie infolinii ma odciążyć Główny Inspektorat Sanitarny. Ubezpieczyciele od samego początku pandemii, czyli właściwie od marca, organizowali się, żeby pomóc społeczeństwu. To będzie profesjonalny call center, które jest już operacyjne i które dokładnie wie, co ma robić. Konsultanci są przeszkoleni tak, żeby pomagać w zapewnieniu informacji osobom, które tego potrzebują, dodaje prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar popiera nielegalne upamiętnienia ukraińskich nacjonalistów, o czym pisze nasz dziennik.
Ukraińcy już od wielu lat chcą legalizacji upamiętnień wznoszonych na terenie naszej ojczyzny bez koniecznych pozwoleń. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar chce wymusić na państwie polskim opiekę nad nielegalnie stawianymi przez Ukraińców monumentami. Podstawą ma tu być lista takich upamiętnień przewidziana przez umowę polsko-ukraińską z 1994 roku. Bodnar uważa, że wykaz nie jest jeszcze kompletny. Upamiętnienia te w znacznej mierze dotyczą nacjonalistów z OUN. UPA. Adam Bodnar poparł żądania ukraińskiej mniejszości w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Okazuje się też, że nie po raz pierwszy występuje w imieniu strony ukraińskiej. Tymczasem, jak mówi Adam Siwek, dyrektor pionu upamiętnień IPN-u, to działania Ukraińców wywołują oburzenie wśród polskich potomków ofiar ludobójstwa. Bo przecież zupełnie inną kwestią jest krzyż znajdujący się na Wołyniu, gdzie Ukraińcy wymordowali Polaków, a czym innym pomnik w Polsce poświęcony bojownikom. Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinowska zwraca uwagę, że to Ukraina nie pozwala Polsce postawić grobów, wybrać szczątki z dołów śmierci i godnie pochować naszych rodaków. A teraz dobra informacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Osoby represjonowane w PRL-u, które pobierają rentę bądź emeryturę niższą niż 2400 zł, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie wyrównawcze. Wniosek o takie świadczenie składa się do ZUS-u. 15 października weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wyrównawcze. Świadczenie skierowane jest do osób, które walczyły z reżimem komunistycznym, a dziś pobierają niskie emerytury bądź renty. Sejm przyjął zaproponowane przez rząd rozwiązania, które podnoszą świadczenia materialne dla działaczy opozycji antykomunistycznej. To jest moralny obowiązek państwa polskiego. Tłumaczy premier Mateusz Morawiecki, aby móc skorzystać z dodatkowych pieniędzy, trzeba mieć status działacza opozycji antykomunistycznej bądź osoby represjonowanej z powodów politycznych. To świadczenie wyrównawcze jest dla osób, których renty lub emerytury są niższe niż 2400 zł brutto. Wtedy składają oni takie zaświadczenie do ZUS-u. Wyjaśnia Klaudia Strzelecka, radna Poznania. Świadczenie wyrównawcze przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą pobieranej obecnie emerytury lub renty. Tak więc jeżeli opozycjonista pobiera emeryturę w wysokości 1800 zł, to jego świadczenie wyrównawcze wyniesie 600 zł. Świadczenie wyrównawcze dla osób represjonowanych jest formą wynagrodzenia osobom, które były prześladowane w okresie PRL-u. Siedziały w więzieniach, były zwalniane z pracy, były poddawane innym szykanom. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Wprowadzenie nowego świadczenia wyrównawczego będzie kosztować budżet państwa około 60 milionów złotych rocznie. 52 osoby zostały oskarżone o nielegalny handel paliwem. Skarb Państwa miał na tym stracić 103 miliony złotych. Śledztwo trwało 3 lata. Oskarżeni mieli działać w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie, Łotwie, w Czechach i w Rumunii. Jak ustaliła prokuratura, zwolniono od podatku i akcyzy olej smarowy przestępcy produkowali w jednej z miejscowości na Mazowszu. Następnie olej wywożony był do Niemiec, gdzie polska służba celna nie mogła go monitorować. To, jak twierdzi oskarżyciel, miało później ułatwić przestępcom sprzedaż oleju jako napędowego. Jedna cysterna przekształconego oleju kosztowała Skarb Państwa 50 tysięcy złotych z tytułu nieopłaconego podatku i akcyzy. Grupa przestępcza produkowała około 25 cystern tygodniowo. Skarb Państwa miał na tym stracić 103 miliony złotych. 72 miliony złotych strat to uszczuplenie z tytułu podatku akcyzowego, a kolejne 31 milionów złotych to podatek VAT. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanych im czynów i zdecydowała się na współpracę z prokuraturą. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Jedna osoba podejrzana o popełnienie tzw. zbrodni fakturowej może spędzić w izolacji do 25 lat. 20 listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu rozpocznie się 13. Międzynarodowy Kongres Katolicy a Wychowanie. Spotkanie odbędzie się ku czci świętej pamięci księdza kardynała Zenona Grocholewskiego.
Ksiądz kardynał Zenon Grucholewski, były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, co roku obejmował swoim patronatem odbywające się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej międzynarodowe kongresy. Tym razem spotkanie odbędzie się pod hasłem Katolicy a wychowanie. Otwarcia kongresu dokona rektor założyciel toruńskiej uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Jako pierwszy z prelegentów głos zabierze ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski powie o trosce księdza kardynała Grocholewskiego, aby Chrystus wzrastał poprzez działalność uczelni katolickich na całym świecie. Misję Uniwersytetu w nauczaniu świętego Jana Pawła II przedstawi ksiądz biskup Ignacy Dec. Głos zabiorą również minister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Przemysław Czarnek, profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Piotr Jaroszyński oraz profesor dr habilitowany Krzysztof Guść. W trakcie kongresu wykłady zaprezentują również prelegenci z zagranicy. W tym roku będzie gościł m.in. ksiądz kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Chęć udziału w kongresie można zgłaszać pod numerem telefonu 56 610 71 34 oraz mailowo na adres rektorat@wsksim.edu.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Radia Maryja. Ja dziękuję już Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.